Kochani, chciałem opowiedzieć kilka informacji na temat odkryć, które są na biegunie południowym. Otóż amerykański lotnik, który leciał na biegun południowy, odkrył tam zupełnie na północy, na dalekim południu, miasta, które były po prostu z innej cywilizacji, które tam są. I ten samolot amerykański został przechwycony przez specjalne pojazdy właśnie tamtej cywilizacji i odprowadzony do strefy, w której nie zagrażał już po prostu tamtej cywilizacji. Został po prostu odprowadzony i ten lotnik wrócił do Stanów Zjednoczonych, opublikował tą samą informację. Po prostu na biegunie południowym znajduje się jakby wejście do drugiej strefy. To jest właśnie tak jakby dziura ogromna, która po prostu powietrze na naszej planecie wchodzi na północy i przechodzi przez wnętrze Ziemi i po prostu wychodzi na południu. Jest jakby taka cyrkulacja w taki właśnie sposób, takimi kołami jakby cyrkuluje to powietrze, prawda, atmosferyczne. Co chciałem powiedzieć, że po prostu są na biegunie południowym wielkie piramidy, które po prostu dzięki zmianie klimatu, dzięki temu, że klimat się po prostu ociepla, no wychodzą na wierzch. Są to olbrzymie, olbrzymie piramidy w stylu egipskim, które właśnie są odkrywane, dzięki czemu po prostu ten lód, który opada, można je po prostu gołym okiem już po prostu zobaczyć. Ja dodam, że piramidy również zostały odkryte na terenie Jugosławii, czyli po prostu na terenie Serbii, również zostały odkryte wielkie piramidy. Te piramidy miały za zadanie jakby generować energię, były olbrzymimi generatorami energii do celów, które po prostu te cywilizacje potem wykorzystywały tą energię sobie do różnorakich celów, prawda? Ja dodam, że również piramidy zostały odkryte na Alasce. Na Alasce również są piramidy olbrzymie, które są jakby okryte tajemnicą, mają tylko dostępu do tego ludzie z rządu Stanów Zjednoczonych, tam osoby normalne i przeciętne nie mają wstępu. Celem teren jest co jest w tych piramidach i do czego służyły, po prostu jest wszystko jakby, wszystko, cała sprawa tych piramid jest jakby tajna i nie ma dużo informacji ani w internecie o nich, ani w żadnym innym miejscu, gdzie możecie po prostu te informacje zdobyć. Chciałem powiedzieć też, że niedawno właśnie została odkryta wielka piramida, która była między wyspą San Miguel a drugą wyspą obok, właśnie na Azorach. Również zostały przeprowadzone badania na temat tej piramidy, która ma 8000 metrów podstawy i wysokość 60 metrów. Wykrył ją rybak, który łowił właśnie siecią ryby właśnie w tej strefie i jemu się po prostu zahaczyły te sieci o tą piramidę i dzięki temu po prostu piramida ta została odkryta. Także chciałbym powiedzieć, że wiele takich różnych tajemnic, które istnieją na tym świecie, no, nie mówi się o wielu, wielu rzeczach. Również w Indiach są pradawne cywilizacje w Dolinie Indusu, które są odkryte właśnie już od jakichś kilku dobrych lat, ale po prostu o tych odkryciach, które tam są prowadzone badania i to wszystko, nic się po prostu publicznie nie mówi. Na marginesie chciałem Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki do harmonizowania struktur wody. To są właśnie te podkładki. Możecie tutaj zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Jak również posiadamy odpromienniki Aronit, które są bardzo zdrowe. I no, polecam serdecznie Wam właśnie ten Aronit, który jest bardzo zdrowy, pomaga na zdrowie, na dobre samopoczucie. Jeżeli macie czas, możecie spojrzeć na link pod naszym YouTube'em i sobie obejrzeć nasze produkty, jak również chipy do telefonów komórkowych. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.